Witam Państwa. Po przerwie w lewicowym punkcie widzenia znów trzy tematy i zaczniemy od tego, co wszystkich nomen omen nurtuje, czyli od sprawy zatrucia Odry. Otóż pani minister Anna Moskwa poinformowała z dumą, że pobrano 115 próbek. To jest jakaś kpina, to znaczy, że od momentu, kiedy stwierdzono zatrucie rzeki do tego momentu, kiedy pani Moskwa urządziła tę huczną konferencję, pobierano jakieś półtorej próbki dziennie. I ja rozumiem, że mogą być problemy jakieś techniczne lub logistyczne. Podpowiadam pani minister, że gdyby były na przykład problemy z dotarciem nad rzekę albo nad Starorzecze, to można skorzystać z jednego z licznych około 300 samochodów, które kupiły sobie Wody Polskie za sumę niebagatelną, bo 30 milionów złotych. Także pani minister, zapraszamy do limuzyn Wód Polskich i tymi limuzynami nad wodę, nad Odrę i pobierać próbki, a nie robić konferencje prasowe. Kolejny temat. Powiększa nam się grono do 122 milionerów. Milionerzy są nominatami pisowskimi, zasiadają w spółkach Skarbu Państwa, no i osiągają przychody roczne większe niż 1 000 000 złotych. Byłoby może w tym nawet coś ciekawego czy interesującego z punktu widzenia podatników, a nie wkurzającego, gdyby ci ludzie potrafili robić to, co robią, ale zdaje się, że jednym ze wspólnych mianowników tych wszystkich nominatów jest to, że się kompletnie nie znają na tym, czym się zajmują. No ale żeby nie być takim gołosłownym, podam przykład jednego z takich milionerów pisowskich, pan Michał Krupiński, PKO, zaliczył na konto wpływ w wysokości 13 300 000 zł. To jest grubo ponad 1 000 000 złotych miesięcznie. To naprawdę nie jest śmieszne, to jest wkurzające. 40% Polaków nie może związać końca z końcem, brakuje im od pierwszego do pierwszego, a pisowcy, widzę, świetnie się bawią, tak jak bawili się ludzie na Titaniku. No i koniec naszej opowieści, ale wcale nie taki mało ważny temat, czyli wczoraj z okazji Dnia Wojska Polskiego doszło do wstrząsającego wydarzenia militarnego, proszę Państwa. Pisowcy przeprowadzili manewry o kryptonimie Wieniec. W wyniku tych manewrów udało się zlikwidować wrogie wieńce na czele z wieńcem Rafała Trzaskowskiego, który był najbardziej wrogi. Także możemy odnotować w ten dzień, Dzień Wojska Polskiego, kolejny militarny sukces. Gratulujemy, oczekujemy na następne sukcesy.